Jakie rodzaje rachunków powierniczych działają na polskim rynku? Co taki rachunek daje osobie, która kupuje mieszkanie od dewelopera? Zapraszam do oglądania. Cześć! Nazywam się Marcin Krasoń, jestem z Obido. Zapraszam Was do oglądania naszego kanału na YouTube. W dzisiejszym odcinku opowiem o rachunkach powierniczych. Wcześniej wspominałem już o ustawie deweloperskiej. Rachunki powiernicze są właśnie jedną z rzeczy, które ta ustawa wprowadziła. Rachunek powierniczy jest po to, aby chronić interesy kupujących mieszkania od deweloperów. Mieszkaniowy rachunek powierniczy to specjalny rodzaj rachunku bankowego prowadzonego dla konkretnej inwestycji. W trakcie trwania budowy osoby kupujące mieszkania wpłacają na niego swoje środki. Cechą bardzo istotną jest to, że deweloper nie może dowolnie korzystać z tych pieniędzy. Wszystko odbywa się pod kontrolą banku. Ta kontrola ma zapewnić ochronę pieniędzy i interesów kupujących. Bank prowadzi szczegółową ewidencję wszystkich wpłat i wypłat w obrębie rachunku i na żądanie kupujących powinien te informacje przedstawić. Deweloper jest zobowiązany do prowadzenia rachunku powierniczego dla każdego mieszkania wprowadzanego do sprzedaży w Polsce. Musi go prowadzić tak długo, jak mieszkania są w sprzedaży, czyli do dnia przeniesienia prawa własności ostatniego mieszkania. Na polskim rynku funkcjonują dwa rodzaje rachunków powierniczych. Otwarte i zamknięte. Przy czym rachunki otwarte mają jeszcze trzy typy, zatem łącznie mamy cztery rodzaje rachunków powierniczych i dziś szczegółowo o nich Wam opowiem. Zasadnicza różnica pomiędzy rachunkiem otwartym a zamkniętym to moment, w którym deweloper może skorzystać z pieniędzy. W przypadku rachunku otwartego uprawniony do tego przedstawiciel banku kontroluje postęp prac na budowie. Jeżeli wszystko jest w porządku, pieniądze są wypłacane zgodnie z umową. A co jeśli kontrola wykaże jakieś opóźnienia lub nieprawidłowości? Cóż, deweloper musi wtedy jak najszybciej nadrobić zaległości albo wprowadzić poprawki zgodnie ze wskazówkami specjalisty przesłanego przez bank i dopiero wtedy otrzyma pieniądze. Bardzo ważne jest, że deweloper nie może dowolnie korzystać z pieniędzy, które dostanie od banku. Tak naprawdę może je wykorzystać tylko i wyłącznie do realizacji inwestycji, z którą powiązany jest ten rachunek. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku rachunku zamkniętego. Wprawdzie deweloper otrzymuje całe pieniądze jako jedną transzę, ale następuje to dopiero po przeniesieniu prawa własności mieszkania na nabywcę. Rachunek zamknięty zmusza dewelopera do finansowania inwestycji w całości ze środków własnych lub też kredytu. Jest to bezpieczniejsze jednak dla kupującego. Wróćmy do rachunków otwartych. Na polskim rynku funkcjonują trzy rodzaje takich rachunków. Rachunek z gwarancją bankową, rachunek z gwarancją ubezpieczeniową i rachunek bez żadnych gwarancji. Każdy z nich działa troszeczkę inaczej. Ta gwarancja jest uruchomiona w sytuacji, kiedy deweloper upadnie lub pojawią się inne problemy. Na przykład deweloper nie zdąży przenieść prawa własności nieruchomości na nabywcę w umówionym terminie. Wtedy uruchamia się gwarancja. W przypadku gwarancji bankowej to bank wypłaca pieniądze kupującemu. Natomiast ubezpieczeniowej wiadomo, ubezpieczyciel. Jako kupujący nie mamy wpływu na to, jaki rodzaj rachunku powierniczego będzie przypisany dla danej inwestycji, bo to deweloper, rozpoczynając inwestycję, wybiera rachunek powierniczy albo otwarty, albo zamknięty. Ale mając do wyboru kilka mieszkań, możemy już wziąć pod uwagę to, jaki rodzaj rachunku jest. No dobrze, mamy na polskim rynku cztery rodzaje rachunków powierniczych. Który z nich jest najbardziej korzystny z perspektywy kupującego mieszkanie od dewelopera? Najmniejszą ochronę kupującemu daje rachunek powierniczy otwarty bez żadnej gwarancji. Zresztą są pomysły, żeby w ogóle te rachunki otwarte bez gwarancji zlikwidować na polskim rynku. Otwarty rachunek z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową dużo bardziej chroni kupującego, a jednocześnie jest bardziej przyjazny dla dewelopera, bo rachunek zamknięty wymaga od niego dużo większych nakładów finansowych. Pamiętajcie jednak, żeby przy wyborze mieszkania kierować się nie tylko kwestią rachunku powierniczego, a przede wszystkim sytuacją, kondycją firmy. Bardzo ważne mogą być także opinie innych klientów. Poszukajcie ich. My też lubimy Wasze opinie. Dlatego zostawcie komentarz, łapkę w górę albo zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu na pewno będziecie na bieżąco.